spotkanie na szczycie, a raczej na dole naszej tabeli. Dwie talie, które szukają rewanżu, dwie talie, po których spodziewano się znacznie więcej, dwie talie, które były najchętniej wybierane podczas obecnych kwalifikacji do gwintowego Opena i dwie talie, które są no niestety na samym dole naszej talii. Zapraszam w moim imieniu i w imieniu mojego oponenta Cegluciego na spotkanie kapłanek z odliczeniem syndykatu. No nie spodziewano się po nich tak słabych wyników. Kapłanki, które poległy w pierwszym starciu z Sigwaldem, natomiast odliczenie nie dało rady Neckerowi, czyli Skellige dwukrotnie okazało się od nich lepsze. Dzisiaj czas na rewanż, dzisiaj któraś z tych talii w końcu zdobędzie swoje pierwsze punkty. Pytanie tylko, która będzie to talia i z jakim wynikiem. Zobaczmy, jaką mamy rękę. Ja oczywiście zagram kapłankami, może nie oczywiście, bo kapłankami za dużo osób nie chciało grać. Podjąłem się tego wyzwania, zagrałem kilka meczów, nie szło mi najgorzej, więc stwierdziłem, że spróbujemy. I poczynimy próby wygrania. Na początku na Redcoinie, Cegluci to już z fajną aurą Geralta. Cegluci również szuka małego rewanżu, bo on właśnie pierwszy mecz również grał odliczeniem, pierwszy mecz poległ. No i chciałby chyba rewanżu. Nie chyba, a raczej na pewno. Teraz pytanie, czy on ma juniora na ręku, bo chciałbym rzucić Istreda, żeby on już się ładował. Ale z drugiej strony nie podoba mi się i junior, i Morels, i Filipa. Filipa i Morels nie mają jeszcze coinów. Mógłbym też na spokojnie rzucić balistę, żeby ten mistrz oblężeń. Chociaż z drugiej strony i tak w końcu ten Istred musiałby się spotkać z tym juniorem. Więc ja go rzucę. Uczyłem się całe życie i tak kopierą. I dobiorę już pierwszą kapłankę, żeby ona dostała zapał. Żeby dostała wzmocnienie z Istreda. I niech się na razie wzmacnia. Drugą kapłankę mogę na przykład zagrać albo z desantu, albo ją wzmocnić dzięki lokalizacji. Przez to nie będę już się musiał martwić o ten zapał, żeby ona była wzmocniona. A dobrze już to zrobić na początku, bo nie wiadomo, ile ten Istred pożyje. My oczywiście będziemy się starać wygrać to na równych. Myślę, że mamy do tego duży potencjał. Niech pierwszy rzuci kamieniem! Okej, Cegluci niespecjalnie się przejął tym naszym Istredem. My gramy wersję mniej ofensywną, bez Sirocco, bez bloka. Z desantem właśnie. Szkoda, że nie ma gładyszki. Może jej poszukamy. Albo zagramy z desantu już Dumę Foltesta, żeby od razu narzucić tempo. I może zmienić lekko cel dla jakiegoś juniora, żeby ten Istred już był bardziej bezpieczny, oczywiście po lewej stronie. Jest Kerseren, a my atakujemy. My atakujemy, stanowcze kroki podejmujemy. Piesek wylatuje. Sprawdzam co chwilę, czy mam mikrofon włączony po ostatnim nagraniu, po ostatnim błędzie z mojej strony. Przypadkowo wyłączył mi się mikrofon i chwilę meczu Sigwalda było bez komentarza, ale teraz już odruchowo spoglądam na ten mikrofon, czy tam jest przeskoczony guzik na on. Jest oczywiście. No i czekamy dalej. Co zrobi Cegluci? Syndykat ma właśnie trochę problemy. Wydaje mi się w tej pierwszej rundzie. I już sobie obrał za cel tego Istreda. Obrał sobie za cel tego Istreda i my chyba go sobie wzmocnimy. I zmniejszymy, jakby on miał w jakiś sposób ucierpieć mistrz oblężeń. Pytanie, czy on ma jakieś tutaj argumenty? Nie ma na razie monet, więc się nie martwię o żadnego Morelsa ani o Filipę.
Trzeba ewentualnie uważać Filipę Wradowida. Ale na to już nic nie poradzę. Zawsze te dwie monetki dla niego więcej. Okej, on coś ładuje. Będzie szukał. Może znaleźć juniora w sumie. Jak znajdzie juniora, będzie to niekorzystne dla mnie. No i jest na to szansa spora. Nie znalazł juniora. Okej, czyli on na brązach próbuje. Obawiam się, że te brązy to może być za mało. Obawiam się, że te brązy może być trochę za mało. Okej, wtasujmy tą kapłankę. Dobierzmy może mistrza oblężeń, żeby już się nim nie przejmować na później. I niech od razu on wylatuje. Jestem oficerem i dżentelmenem. Nie pytanie, czy ja używam już teraz Istreda, bo to jest bardzo duża przewaga. Żeby on nie spasował i żeby mi się ten Istred nie zmarnował. Dobra, użyję go. Jest jedna kapłanka do talii z powrotem, jest dobrze, Radowid. Jest druga kapłanka, świetnie. Lepszego Istreda mieć nie mogliśmy. Tasuję dwóch tridamskich, bo oni są już za wsiną dalą. Obie kapłanki już wzmocnione, już z zapałem. Nacek Lucji będzie miał problemy. Muszę uważać teraz na tą szóstkę monet, bo chciałbym rzucić Radowida. Ale Radowid jest na siódemce, ale to wciąż jest blisko. Wystarczy mu jeden tik z lidera i tą Filipa może być nieprzyjemna. Okej, Ceglucji na brązach idzie. Więc zobaczymy, czy te goldy na następną rundę mu wystarczą. Okej, Fistech, on chyba drugiego Fistechu mieć tu nie będzie. Chyba, że go trafi właśnie z drugiego sprzedawcy, ale tutaj to wymaga troszkę dużo szczęścia. Więc ja ubiję to i będziemy szli dalej w kierunku wygrania na równych. Nie chcę chyba grać Radowida, bo jak on spasuje teraz. Jeszcze wyskoczył nam Hubert. Więc myślę, że ja to chcę zagrać powoli. Balistą na tył. I myślę, że to powinno wystarczyć. Okej. Zdecydowanie wystarczyło. Został Radowid, została wsi nadal. Wygrywamy na równych, więc kapłanki naprawdę na razie rzeźnia. Można go od razu zagrać, on nie będzie miał tych monet w banku i będzie wtedy szansa, że nie zdąży nam go ani ubić, ani przechwycić. No chyba, że ma juniora, na to już nic nie poradzimy. Są dwie kapłanki, świetnie. To będzie na Hemelfarta i na tych wszystkich tam, których on natworzy. Fajnie by było, gdybyśmy dobrali gładyszkę jeszcze. To mogę zagrać z desantu. Nie ma gładyszki. Dobra, gramy Radowida i próbujemy zrobić go 2-0, ewentualnie wyciągnąć z niego jak najwięcej kart, tak żeby mieć krótką rundę, w której zagramy właśnie Rosza w naszą kapłankę i w Tridamskiego, albo w dwie kapłanki, zależnie od tego, co nam zostanie w talii. Jest junior, tego się spodziewałem. Na jaką on ma adrenalinę? Na czwórce dopiero. Ale chyba i tak będę musiał już go teraz grać. Ewentualnie desant. Okej, desant na razie sobie zostawię. Będzie bez adrenaliny. Aby trafić do celu, należy mierzyć powyżej. Aj, mogłem poczekać, aż wcień nadal poleci za tą kapłankę. Troszkę źle, ale teraz tak zrobię. Teraz wtasuję tą kapłankę do talii, przez co tu będzie po prawej jeszcze jedna karta od tej wsinej dali, żeby ona jak najpóźniej wyskoczyła. Ja chyba będę chciał od niego wyciągnąć tego Morelsa na wsinej dali, żeby ten tridamski był jak najbardziej bezpieczny w następnych rundach.
Okej, podejrzany sprzedawca. Panie towarze, myślałem już, że nie zapytasz. Nie wiem, czemu używał drugi raz. Ej, nie zwrócił mu się... Nie wiem, czy nie zauważyliście, nie zwrócił mu się haracz. Czyli to znaczy, że się zaciągnął królem żebraków. To czy w takim razie nie powinien iść na daleki, żeby zagrać długie usze ewentualnie? Żeby wrócić żebraka do ręki, do talii? To było właśnie... Nie, czy mi się... Wydawało mi się, że... Nie zwrócił mu tego haraczu, no bo raczej na pewno gra tutaj króla żebraków, nie, chyba nie widzę innej opcji. Więc... Więc spróbujemy go przycisnąć jeszcze trochę. Nie oczekuj, że przeciwnicy grzecznie ustawią się w szeregu. I wzmocnimy kapłankę. Ta ma 9, ta ma 9. I obie mają 9. Jak on ma tego żebraka na ręku, no to myślę, że musimy go jak najbardziej wycisnąć z tych wszystkich kart z haraczem, które ma właśnie ze sprzedawców, z Morelsa, z kogo tam jeszcze może mieć, z Jakuba. I myślę, że to będzie właśnie kluczowe w tej drugiej rundzie, jeżeli nam się nie udaje wygrać. Jest Jakub. Czy postraszyć go tridamskim już teraz? Jeszcze może mieć magistra. Może mieć magistra. No szkoda tej gładyszki, ale gładyszka może być dobra w trzeciej rundzie, żeby ustawić sobie te dwie ostatnie karty w talii. Ja zrobię w ten sposób. I w ten sposób. Mamy świadomość, że ma tylko żebraka na jeden na ręku. Więc... Czy on zagrał dwóch sprzedawców? Tam jeszcze pewnie będzie miał dwóch magów salamandry, no to haraczu mu zostanie na pewno trochę. Zobaczmy, czy on mu wróci. Wróci mu dwie monetki. Czyli ma żebraka na ręku. 100%. Więc ja bym był chyba w stanie nawet zaryzykować wsiną dal, żeby wyleciała. No jak ma żebraka na ręce, to znaczy, że czegoś szukał. Jak znaczy, że czegoś szukał, to czegoś nie dobrał. Więc zobaczmy, czy... Czy moje rozumowanie jest prawidłowe. Bo na pewno ma tam jeszcze, jest magister, jest Filipa. Jest Hemelfart, jest magister, okej. Ekstraordynaryjnie. No i to jest chyba za duża przewaga, żeby pozwalać w śnej dali wyskoczyć. Tak mi się wydaje. Okej, ja spasuję. Trudno, trochę od niego wyciągnęliśmy. My nie poświęciliśmy aż tyle w tej rundzie, co on. Poleciał i magister, i junior, i Jakub. Więc naprawdę spoko, ten król żebraków na ręku mu z pewnością podniósł ciśnienie, ale ja potrzebuję chyba gładyszki jeszcze. Albo Rosza. Najlepiej tego i tego. Okej, okay, jest nie najlepiej. Jest Rosz, to dobrze. Zepsucie i rozpustę. Jak to zrobić?
Muszę ustawić sobie na szczyt gładyszkę. Na szczyt gładyszkę, tak żeby wsi nadal mi ją dobrała. Dobra, tak też zrobimy. Tylko, że jako jej tu nie dostanę. Praca w dyplomacji. A nie, bo to pogląda 3. Okej. W takim razie jest dobrze. Gładyszka na szczyt. Jest 15 ładunków i 9 ładunków. Złożyłeś już ofiarę? A te jego karty? Zawsze wierni świętemu głowie. Wydaje mi się, że powinien grać Himmelfarta, jeżeli go ma. Że już go, że już by go zagrał. Więc ja gram wiewiórę. Tak, o, po prostu. Tu chyba nie ma. Nie ma różnicy, co wyrzucę. I teraz tak, potem gram kapitulację mimo wszystko. Wyskakuje mi wsi nadal, dociąga gładyszkę. Niech pierwszy rzuci kamieniem! Ja wtasowuję z powrotem. Wtasowuję z powrotem jedną kapłankę i tego Tridama. I myślę, że to wystarczy. Oj, tutaj chyba na pewno coś się nie dobrało. Tego już nie klikam. Kapitulacja siedzi fantastycznie. Aż mi się głos załamał, tak dobrze to było. No na Morelsa mu starczy ta wsi nadal. Morels mu ładnie siądzie, ale mi się wydaje, że mimo wszystko to będzie... To będzie deklasacja. Przynajmniej tak się zapowiada. No, ta pierwsza runda bardzo mocna w wykonaniu naszym. Te kapłanki potrafią napsuć krwi, zwłaszcza na redcoinie. Gdy musisz uciekać. Zwłaszcza te deki bez nekera, nie? Gdzie nie ma jak tego tempa narzucić mega mocniej. Jak ten neker potrafi, więc... Tutaj mogą szukać swojej kapłanki, swojej szansy. O, jest stróż wiecznego ognia. Uchroń nas od złego. Tej karty nie widziałem dawno. W takich dekach, no trudno. Jest gładyszka. I tak, na pewno Tridam. Wydaje mi się, że nie chcemy dwóch. Bo jak rzucę Tridama tako, to on po prostu idzie na strzała, nie? I chyba tą 15 jeszcze wrzucę. Więc Glucy już nam chyba gratuluje wygranej. Bo nie widzę tego. To są podwójne punkty, nie? To 18 razy 2 z Tridama. To jest 36, 45 punktów jednym zagraniem. Minus 3. 42 punkty mamy na Last Seju, więc... Jeźdźny ogień, rzuca dłużycie. Ten się płomienią mnie pokłonił! Okej, okay, jakbym miał Filipę, czy on ma szansę, jakbym zostawił tą kapłankę tak o? Dobrze mieć cel na końcu. Czy on ma jakiś sposób, żeby jej coś zrobić groźnego? Chyba nie. Poczekam sobie. My nie będziemy go męczyć tymi wszystkimi ładunkami, po prostu pokażę. Bo to jest 40 punktów, nie? Myślę, że po prostu rzucimy tyle, żeby go przebić i... Podziękujemy za grę. Okej, Filipa zabiera gładyszkę, ale... Masz moją wdzięczność. Ale to chyba nie wystarczy. Każda wędrówka zaczyna się od pierwszego kroku. Żeby nie męczyć, tutaj byłoby jeszcze 24 plus 18, 42 punkty dodatkowo, więc to byłaby deklasacja. Także wnioski po pierwszym meczu kapłanki potrafią napsuć krwi, będąc na redcoinie. Zobaczymy, czy tak samo będzie, kiedy będą one zaczynały. No i czas na rewanż. Czas na rewanż odliczenia, bo kapłanki po tym pierwszym meczu czują się bardzo pewne siebie. Zobaczymy, czy ta pewność siebie nie będzie aż zbyt mocna, żeby ich nie zgubiła. Co tu mamy na ręku? Hajdawera nie chcemy. Chcielibyśmy mistrzów oblężeń dobrać. I gładyszkę i Istreda, więc poszukajmy czegoś jeszcze.
Okej, jest desant. Więc chyba z desantu byśmy nawet zaczęli. Tego Istreda. Zakopana tu leży historia. I czy gładyszką? Chyba nie. Czy chcemy aż tak bardzo się tutaj udzielać? Może on użyje jeszcze juniora, ale mogę od razu. Okej, jest junior, tak jak myślałem. Ale przynajmniej ten Radowid będzie bardziej bezpieczny. Tylko trzeba będzie znaleźć sposób, żeby wzmocnić te kapłanki. Co byśmy chcieli dobrać z przewagi? Czy właśnie gładyszkę? I czy on idzie po Filipę? Zobaczcie. Więc będzie chciał te dwie monetki jeszcze więcej i mi uniemożliwić się ten manewr. Idzie po Filipę. Więc nie wiem, czy nie było, czy nie jest to dobra okazja. Nie jest to dobry moment, żeby jednak tą gładyszkę dobrać. Język się plącze. Na spód talii. Balistę. Czy po prostu kapłankę, bo i tak ją będziemy dobierać. Niech będzie. Okej, jest mistrz oblężeń 1, spoko. Odrzucamy z powrotem kapłankę i chyba kołowrót. Szkołowrót byłby spoko na dumę Foltesta. Okej, ta wysłanniczka niech idzie. No i to teraz u nas jest ryzyko przegrania na równych. On sobie skorzystał z tych dwóch monet od tego naszego Radowida. Okej, poborca podatkowy. Na spokojnie teraz. Trochę zwolnił, to mnie cieszy. Nie wiem, czy ja nie chcę zrobić sobie takiego manewru, żeby dobrać mistrza oblężeń. Dobiorę mistrza oblężeń, żeby to już się odchudziło. Tasuję tą balistę. I robimy kanapkę, ta gładyszka się nabije trochę. No i postrzelamy trochę. Postrzelamy. Myślę, że tutaj nie ma szans, żebyśmy przegrali na równych. Mimo wszystko mamy tu nasze tempo. Myślę, że największym problemem dla nas właśnie będzie ten zapał dla kapłanek. Niepotrzebnie dałem mu zagrać tego juniora. Mogłem od razu dwóch tików z lidera użyć. Teraz będziemy musieli bazować na naszych wiedźminach, mentorach szkoły Gryfa. Okej, to było mocne. Poszło trochę tej dumy Foltesta. Ja bym chyba dobił tego juniora. Zbyt bardzo mi się on tutaj panoszy. No i w następnej bijemy dumą Foltesta i od razu używamy kołowrotu. Fajnie to się układa, że gramy właśnie te karty po lewej stronie od wsinej dali, żeby nie zabierać jej miejsca po prawej stronie, żeby nie wyskoczyła zbyt szybko. I właśnie teraz, żeby on nie miał jak tego dobić od razu. Więc tak, ubijamy tutaj.
No i dobijamy tego poborcę. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Miałem właśnie małą pogawędkę, można powiedzieć, w szatni pomiędzy przerwami, pomiędzy meczami właśnie z Ceglucim. Powiedział mi, że no ta pierwsza runda nie poszła po jego myśli, ten pierwszy mecz, no bo nie podobierał, miał właśnie problemy. Ten król żebraków w drugiej rundzie, słusznie zgadłem, że został na ręku. No i tutaj troszkę, nie chcę powiedzieć, że mieliśmy szczęście, no bo mimo wszystko ta przewaga była ogromna. Ale no... Nie tyle my szczęście, co Ceglucy miał bardziej pecha w ten sposób. Zobaczymy, ciekawe czy teraz podobierał. Teraz z drugiej strony nie mamy kapłanek. Nie mamy w sumie nic. Możemy się odchudzić z Huberta już teraz. Chyba tak zróbmy. I zagrajmy wysłanniczkę z Cintry. W ten sposób ustawimy sobie kapłankę. Tylko trochę tej adrenaliny nam brakuje. Tu będzie teraz adrenalina piąta. Ja zagram ten to Kerseren mimo wszystko, żeby wtasować tą kapłankę i jedną wzmocnię już z rozkazu i obym dobrał teraz tą jedną z wysłanniczki na szczyt, wzmocnię ją mentorem, a drugą wzmocnię z rozkazu z Kerseren i chyba będziemy uciekać z tej rundy. Chociaż mimo wszystko i tak ta... Ta wsi nadal wyskoczy chyba. Zobaczmy, dobierzemy tom i wzmocnimy. Odzyskaj mój bełt. Teraz wzmocnimy drugą i już się nie musimy martwić o... O zapał. On nie będzie miał monet na... Na Morelsa, to mnie cieszy. Aha, bo już pasowałem i teraz pytanie, czy chcę, żeby ta wsi nadal wyskoczyła? No dobra, zrobimy trochę tempo. Może uda się wygrać kartę w ten sposób. Musi zrobić 30 punktów. Niecałe, ale... 25 dokładnie. No myślę, że nie będzie to najprostsze. Jest świeca. Kto chce zmazać swoje winy, niech pierwszy rzuci kamieniem! Mamy bardzo dużą przewagę. No i się zastanawiam, czy iść tutaj na całość. Czy na całość nie pójdę na pewno. Ja chyba to zostawię, żeby mieć jakiś tam zapas błędu na dobór kart. Kusi jeszcze tego mentora zagrać. Właśnie nie wiem co dobiorę, ale i tak bym wtasował właśnie tą kapłankę. I wtedy obie byłyby już na 9. Dobra, zróbmy tak. Możesz być sobą, tylko lepszy. I mamy wiewiórkę na 6 już. Okej, i ma haracz na Morelsa, jeżeli by chciał. Język może ukryć prawdę, ale... Nie, dobra, jestem ciekawy, jak on to robi w jednej karcie, szczerze mówiąc. Musiałby użyć Morelsa, co byłoby dla mnie świetną informacją. Okej, ja spasuję. I tak bym chciał tego Rosza jeszcze.
Zobaczymy, jak on się z tego wykaraska. Nie ma już prawie lidera. Okej, musi zrobić 11 punktów. 9, bo tutaj wyskoczy mu jeszcze Inkwizytor. No, ciekawy jestem, okej, jest Jakub. Jakub mu to robi. I może żebrak mu jeszcze nie wyskoczył. I zrobił to. W sumie cieszę się, że Jakub poszedł. Tylko wciąż nie było tego Morelsa jeszcze. No i to mnie troszkę niepokoi. Okej, czyli zagraniem z lidera będzie dobór balisty i wtasowanie Tridamskiego. Chyba, że... Okej, chyba tak będzie lepiej. Okej, jest Hemelfart. Ogień mi oczyszcza. Ty! Tak, ty! Złożyłeś już ofiarę? Nikt się nie spodziewa nowigradzkiej inkwizycji. Problem jest, że ja chciałbym to ubić. Okej, ja rzucę tą wiewiórę już teraz. W końcu na coś się przyda. I chyba płomiennego kaznodzieje. Czy Inkwizytora. Okej, chyba Inkwizytora, bo to jest 6 punktów. Okej, już teraz ten Hemelfart nie jest aż tak użyteczny. Lepiej będzie już chyba ubić tego kaznodzieję. Przynajmniej spróbować. Nie zobaczymy, czy to już teraz wyleci mu. Chyba jeszcze nie wyleci mu żebrak. Okej, chwilówka. Za 7 monet to akurat jest przydatne bardzo. Bardzo dobra wymianka. No i robi się trochę ciężko, nie powiem. Wydaje mi się, że na pewno teraz wzmocni tego kaznodzieje. Nie ma nawet dyskusji, chociaż z drugiej strony jak ubije tego kaznodzieje, to Hemelfart go przyzwie od razu z powrotem, więc... No nie wiem, zobaczymy. Czy nie przyzwie, bo ja wtedy dobijam Hemelfarta balistą. Będzie miał jeden punkt, będzie jeden miał punkt siły. Więc okej, Hemelfart zostaje ubity, chyba że on mi teraz magistem go... Wydaje mi się, że magister powinien teraz polecieć, jednak nie. Uchroń nas od złego. Okej, coraz mniej mi się to podoba. On trzyma magistra na Tridamskiego. Dobrze, że drugiego mam w talii. Więc tego rzuca jako przynęta. Okej. Będzie dużo mniejsza kapłanka niż ostatnio. No więc tutaj troszeczkę... Nie wiem, czy nie trzeba było go blidować do końca w tej drugiej rundzie. Ale to będzie kapitalna kapitulacja. Więc to mi nie przeszkadza akurat. Tym bardziej, że on już nie ma mięsa na kaznodzieje. I teraz się spodziewam magistra. Jest magister. Ekstraordynaryjnie. No i pytanie, czy my to zrobimy.
kapitalna kapitulacja. Fakt, że zostawia mu teraz miejsce na tworzenie nowych tokenów, ale no już nie mogłem czekać. Całkiem nieźle. No i chyba będę musiał rozprowadzić jeszcze 9 ładunków, bo on tam ma na pewno Morelsa jeszcze. Więc jak poczekam, to tylko on mi zniszczy te 9 ładunków. Więc chyba po prostu będę bazował na tym combo jako koniec. No i końcówka naprawdę interesująca. Wyleciał już żebrak. No i nie wiem, czy my to zrobimy, szczerze powiedziawszy. Błogosławione niech będą wschody i zachody słońca. Okej, ja jeszcze powzmacnię. Okej, to jakby to ubił, to jest tak naprawdę 8 punktów. No nie, już chyba rozprowadzę, bo to jak ubiję, to jest 7 punktów. Okej, w ten sposób zostawię ten jeden ładunek. To jest... wszystko jest po 7 punktów tak naprawdę. Bo tu ten jeden ładunek jest jako za 2. No i mi się wydaje, że będzie bardzo blisko. On ma jeszcze trochę tych monetek. Idzie teraz Morels. Nie ma Morelsa, o wow. To niepotrzebnie zostawiałem te ładunki. Ajajaj. Chyba, że poszuka? A to nie był zainteresowany w Morelsie tak naprawdę. W takim razie. Przegapiłem już grał Morelsa. Nie przegapiłem. No to trochę dziwne. To się przeszli. No i zobaczmy, czy to wystarczy. Jest sprawa temerska. Jak rozkaże. Czy to wystarczy? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że może nie wystarczyć. Będzie bardzo blisko. Mamy remis, proszę państwa, mamy remis. Więc... wow, no tego się nie spodziewałem, a więc obie talie zyskują punkcik. Niesamowite, remisu jeszcze nie mieliśmy w tej naszej talii, w naszej serii oczywiście. Jakie wnioski? Nie wiem, czy nie musiałem lidować bardziej w tej drugiej rundzie. Pierwsza runda w ogóle bez konkurencji kapłanki na idąc jako drugie, atakując, wygrywając na równych, nie ma w ogóle co zbierać. Idąc jako pierwsze, mogą mieć trochę kłopoty, bo niekoniecznie wiadomo jak z tym blidem, czy do końca, czy nie do końca. Mi się wydaje, że już tam nie powinienem grać dalej, bo to w sumie już została mi tylko ta kapitulacja. No i on miał bardzo mocną tą ostatnią rundę. Gdyby dobrał Morelsa, może by to jeszcze wygrał. I gdyby inaczej zagrał ten pan Vivaldiego na koniec, nie? Bo on się trochę tak... no nie wiem. Wydaje mi się, że mógł skorzystać z pełni tego potencjału banku. A tak nie skorzystał w ogóle i wyciągnął te 3 monetki tylko za 4 prowizji. No nie wiem, dajcie znać co sądzicie. Czy według was inne zagranie mogłoby to... mogłoby skończyć ten mecz w inny sposób. Tak kończymy właśnie ostatnią kolejkę. Ostatni mecz drugiej kolejki w ten sposób. Dajcie znać, co sądzicie. Zostawcie oczywiście lajki dla zasięgu, komentarze. Sprawdźcie tabelę, kto przewodzi, kto zamyka stawkę. I my widzimy się już na pierwszym meczu z trzeciej kolejki. Czy to u mnie, czy na kanale u Beldera. Tego jeszcze nie wiem, ale gdzieś na pewno na dniach następny filmik z tej serii się ukaże. Tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, do zobaczenia.